można ocenić spotkanie, które się wygrywa 5-1. Myślę, że na tym poziomie gra można mieć zastrzeżenie do gry, natomiast liczy się wynik. Dzisiaj osiągnęliśmy mały sukces w postaci wygrania Pucharu Okręgowego Warszawskiego i trzeba się cieszyć. Myślę, że dla tych młodych chłopaków to jest naprawdę duża sprawa i taki bodziec do dalszej pracy. To jest coś, co na pewno pchnie ich dalej do tego, żeby pracować. No to jest taka namacalna rzecz, którą osiągnęli, ten puchar zdobyli, a więc to na pewno pozwoli im śmielej myśleć o tym, żeby zająć pierwsze miejsce w lidze. 3 punkty mamy straty do lidera, ale staramy się odrobić. Mamy jeszcze mecz ze Skolą, z Mławianką, więc jesteśmy dobrej myśli. Znaczy, ja jestem pod wrażeniem, tak? I mogę tylko podziękować Mazowieckiemu Związkowi Piłki Nożnej, Weszło, klubowi KTS, Krzyśkowi Stanowskiemu, kanałowi sportowemu, Tomkowi Smokowskiemu, Michałowi Polowi, naprawdę wszystkim, którzy tutaj przyczynili się do tego, żeby to wyglądało tak, jak wyglądało. Zawodnicy naprawdę byli w szoku, jak taka mała Liga Mistrzów, powiedział. Ząbkowia zdominowała nas od pierwszych minut. My nie byliśmy po prostu sobą od samego początku meczu, tak? Gdzieś się schowaliśmy, troszkę chyba presja nas zjadła, ale z minuty na minutę było coraz lepiej. Do tej 20 już tam się troszkę pootwierało, złapaliśmy kontakt, ale trzeba oddać Ząbkowi, no, że zespół nas zdominował, piłkarsko dużo lepsi. My walczyliśmy, ale niestety wynik odzwierciedla grę. Brakowało czegoś. Może tej pewności siebie, dlatego mówię, że ta pewność siebie jakby była, to by było inaczej, to byśmy strzelili te bramki, a tego brakowało. Na pewno za łatwo straciliśmy te bramki w drugiej połowie, ze tego fragmentu dwie bramki, to jest za dużo i to ustawiło mecz. Gdzieś tam złapaliśmy kontakt na 2-1. Później 3-1 i już troszkę opadliśmy, nie? Nie, no wydarzenie super, otoczka ekstra. Takie mecze aż przyjemnie grać.